wyciąg z konferencji prasowej wraz z wami trener PGF z pani Mielec, pan Adam Majewski. Dzień dobry, panie trenerze. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Niestety przegraliśmy kolejny mecz. Szkoda, żałuję tego bardzo. Patrząc z perspektywy boiska, szczególnie w pierwszej połowie było widać dużą nerwowość u nas w drużynie. W drugiej połowie wyglądało to lepiej. Myślę, że ten mecz z boku wyglądał tak naprawdę na 0-0. Nic takiego wielkiego się nie działo i niestety przypadkowa ręka zdecydowała o wyniku tego spotkania. W ciągu paru spotkań dostrzegliśmy dużą przewagę z pierwszej rundy. Natomiast uprzedzę kolejne pytania, jeżeli jakieś pojawią. Nie zamierzam rezygnować, do końca sezonu zostaną 11 spotkań. Tak naprawdę każdy mecz, który gramy i przegrywamy, jest meczem stykowym. Nie ma jakiejś wielkiej różnicy między nami a zespołami. Po prostu musimy w końcu wykorzystywać sytuację i mam nadzieję, że niestety ten przeklęty VAR się od nas oczekuje. Czy mamy jakieś pytania? Bardzo proszę, podkarpaciele. Trenerze, czym dzisiaj była podyktowana zmiana Fabiana Hiszpańskiego na Macieja Wolskiego? Fabian Hiszpańskiego na pozycję wahadłowego, która wymaga dużej pracy fizycznej, dlatego ze względów zmęczenia był po prostu osadniony. Trenerze, jaki był plan na ten mecz? Wiedzieliśmy, że Piotr Gliwice nie jest mocny w ataku pozycyjnym. My prawdopodobnie powinniśmy tą grę tutaj kreować. Mówił trener o tym, że musimy w końcu wykorzystywać te sytuacje, tylko że nie daliśmy celnego strzału na bramkę. Tych sytuacji było niewiele i mamy 6 meczów, jeden gol uznany. Oczywiście były też bramki nieuznane, ale to jest mizernie. Jaki był plan i jak trener wyobrażał sobie to właśnie, czy trener zauważa właśnie problem w kreacji? Tutaj druga linia, nie budzi się Kokiego Pinokio, ale Aleks Walecho i Piotr Blasło, do niego pisali się zbyt wieloma zagraniami do trzeciej tercji przeciwników i nie było tych sytuacji zbyt wiele. Długie pytanie, tak naprawdę pan sobie tam też trochę odpowiedział sam. Natomiast powiem tak, odnośnie sytuacji, nie jesteśmy w tym momencie zespołem takim, który wykreuje 10 sytuacji czy ileś. Jak obserwuję mecze ligowe, nawet dzisiejszy mecz w wykonaniu Piasta, Piast też stworzył może 2 sytuacje, tylko po prostu bramkę strzeli rzutu karnego po barze. I tutaj tak to wygląda, że będziemy mieli 2-3, w zależności od meczu 4 sytuacje, ale dzisiaj były takie zagrożenia i myślę, że w momencie w drugiej połowie gdzieś tam 2 takie minimalne strzały, pierwszy powiedz strzał w słupek, gdyby to wpadło do bramki, to być może byśmy wygrali ten mecz. Dlatego nam pozostaje tylko pracować nad powtarzalnością i liczyć na to, że w końcu przełożymy to na mecz. Oczywiście, że niektórzy zawodnicy się zagrali poniżej swoich możliwości, ale to nie było porywające widowisko z dwóch stron. Dlatego moim zdaniem skromnym ta nieszczęsna ręka i decyzja o VAR-ze zdecydowała o tym, że ten mecz przegraliśmy i musimy z tego wyciągnąć wnioski i patrzymy dalej. Martyn Pąka, przegląd sportowy. Czy zgodzi się teraz z tym, że był to najsłabszy mecz Stali Mielec w tym roku? Tak, patrząc z boku, myślę, że to było najsłabsze spotkanie w naszym wykonaniu w tej rundzie. Tak jak powiedziałem, wkrótce się nerwowość wydać było, że już presja delikatnie narasta, bo ta przewaga nasza się zmniejsza. I dlatego też po części taki wynik, a nie inny. Jeszcze pytanie, jak podsumuje trener występ Mikołaja Berlińskiego, który pierwszy raz w tym roku wyszedł w pierwszym składzie? Mikołaj Berliński się wyszedł w pierwszym składzie. Myślę, że zagrał na miarę swoich możliwości. Tak jak tu pan wcześniej zadał pytanie, nie było zbyt wielu sytuacji, nie wygrywaliśmy mu zbyt wielu sytuacji, ale myślę, że zagrał solidne spotkanie. Piotr Sowa, Radio Rzeszów. Chciałem zapytać o przemyślenia przed następnym spotkaniem i przed tymi kolejnymi. Stal nie strzela goli. Jak to trener myśli, próbuje rozwiązać? Bo przewidywalna jest gra Stali, jeżeli chodzi o atak niestety. Zobaczymy. Mamy tydzień na to. Tak jak mówię, ja tu nie chcę uciekać już żadnej odpowiedzialności. Zagraliśmy 6 spotkań, z których każde, tak mi się wydaje, przynajmniej jest na styku, nie? I na końcu się liczy tylko wynik. Jeżeli się przegrywa, to wszystko jest źle, a moim zdaniem wcale to wszystko tak źle nie wygląda. Zobaczymy, jak wyjdziemy na spotkanie z Legią, czy zagramy
na ryzyku ofensywnie, czy zagramy defensywnie, ale mamy na to jeszcze tydzień, że przeanalizujemy grę Legię, zobaczymy, jaka będzie dyspozycja poszczególnych zawodników i potem podejmiemy decyzję, ale pojedziemy tam po to, żeby powalczyć o 3 punkty, a nie po to, żeby być wystraszonym i się modlić o wynik 0-0. Jeszcze jedno, panie trenerze, widać było taki problem mentalny, wydaje mi się, w zespole. I czy to jest jakby jedna z głównych blokad zespołu? Nie podnosiliśmy się po stracenej bramce. To też kwestie VAR-u, kwestie sędziowskie. Pan również zresztą rzucił kartkę. Jak pan mógł przybliżyć, o co chodziło w tej sytuacji, się w tej trzeciej minuty. I czy uważa pan, że tutaj kwestia meczu z Legią i tego ważnego zawsze pojedynku dla Stali, pojedynku z Legią, to może być tak jak w poprzednim sezonie taka, czy na to trener liczy, przechylimy wreszcie szale na swoją korzyść i tutaj będziemy budować dobry mental zespołu, bo wydaje się, że oprócz problemów kreacji, to również ten mental, który gaśnie w zespole, to jest chyba największy problem, z którym teraz trener będzie musiał wymagać. Tak, można odnieść takie wrażenie, że po bramce tą straciliśmy, że przestaliśmy wierzyć w to, że możemy ten mecz jeszcze wyrównać, ale tak jak powiedziałem, jeżeli się nie wygrywa mecz od początku rundy, my sobie jeszcze dla meczu, który był wcześniej, przegrywa się drugi mecz z rzędu, presja narasta i po prostu było to dzisiaj widać. Zawodnicy też są ludźmi, nie mamy zespołu złożonego z gwiazd. Nie mamy zbyt wielu liderów w tym zespole, bazujemy tak naprawdę na solidności. Jeżeli wszyscy zespoły funkcjonują na 100%, a ponownie 120%, bo uważam, że w przestrzeni tego czasu, kiedy tu jestem, wielu zawodników gra powyżej nawet swoich możliwości, gdzie wcześniej byli doceniani. Dlatego nam potrzeba też na przyszłość, teraz tego nie zmienimy, zawodników też z jakością, z cechami takimi przywódczymi, którzy po prostu robią różnicę. Dlatego jak jest solidność i paru zawodników zagra poniżej możliwości, plus presja, która doszła, to tak to wygląda. Jak a czy ma trener pretensje do zespołu za to, jak podeszliśmy się do zespołu? Nie mam pretensji żadnych do zespołu, tylko oceniam potencjał tego zespołu. Uważam, że ta drużyna, ci zawodnicy i ci ludzie właśnie patrząc w drugą stronę, przez ten czas, kiedy tutaj są, w każdym meczu grają z bardzo dużym zaangażowaniem i determinacją. Natomiast nie mam żadnych pretensji, bo tutaj każdy walczy do końca, ale na końcu każdy jest tylko człowiekiem i ma prawo do słabszych momentów. Jeszcze ta kartka. Słucham? Sytuacja z sędziowską. Kartka. Którą? Znaczy dostałem kartkę, powiem szczerze, nie wiem za co. Nie wiem, co dostałem kartkę, nie wiem, która to jest kartka, zwróciłem uwagę, ale nie sądzę, żeby to się chwalić.